Epilog. Część pierwsza. Syberia. Nad brzegiem szerokiej, płynącej przez pustkowie rzeki, wzniesiono miasto, będące jednym z administracyjnych centrów Rosji. W mieście tym jest twierdza, w twierdze zaś ostrog. W ostrogu tym od dziewięciu już miesięcy przebywa skazany na roboty katorżnicze drugiego stopnia Rodion Raskolnikow. Od dnia popełnienia przestępstwa minęło już niemal półtora roku. Postępowanie procesowe w jego sprawie przebiegało bez większych trudności. Przestępca niezachwianie, precyzyjnie, wyraziście i w sposób niebudzący wątpliwości podtrzymał swoje zeznania. Nie przeinaczał okoliczności, chcąc, by przemawiały na jego korzyść, nie zniekształcał faktów, nie pomijał też najmniejszych szczegółów. Mogących świadczyć przeciw niemu, niezwykle dokładnie przedstawił cały przebieg zabójstwa. Wyjaśnił zagadkę tajemniczego zestawu, owej deseczki i nałożonej na nią metalowej płytki, który znaleziony został w ręku zabitej lichwiarki. Szczegółowo opowiedział o tym, jak zabrał zamordowanej klucze. Opisał owe klucze, opisał też kufer i jego zawartość. Wymienił nawet niektóre rzeczy, jakie się w nim znajdowały. Jego wyjaśnienia sprawiły, że również zabójstwo Lizawiety przestało być czymś niepojętym. Opowiedział o tym, jak przyszedł i dobijał się Koch, a po nim student. Powtórzył też dokładnie, o czym między sobą rozmawiali, zrelacjonował wszystko o sobie, o popełnieniu zbrodni, jak potem zbiegł po schodach i słyszał wrzaski mikołki i mitki, jak ukrył się w pustym mieszkaniu. Wrócił do domu, a na końcu wskazał kamień leżący obok bramy na owym podwórzu przy prospekcie woznieńskim. Kamień, pod którym znaleziono biżuterię i sakiewkę. Jednym słowem, wszystko zostało wyjaśnione. Zarówno sędziowie, śledczy, jak i przysięgli bardzo byli zdziwieni, nawiasem mówiąc. Nie tyle tym, że on, schowawszy zarówno siekierę, jak i precjoza pod kamieniem, nie zrobił z nich użytku, ale przede wszystkim tym, że nie wiedział, jakie przedmioty własnymi przecież rękoma zrabował, a nawet nie pamiętał, ile ich było. Ta właściwie okoliczność, że ani razu nie zajrzał do sakiewki i nie wiedział, ile znajdowało się w niej pieniędzy, wydała się im czymś nieprawdopodobnym. W sakiewce znaleziono 317 siedemnaście rubli srebrem i trzy monety o nominale dwóch grzywien każda. Na skutek długiego leżenia pod kamieniem niektóre asygnaty, zwłaszcza te o największej wartości, prawie całkowicie zbutwiały. Długo starano się wyjaśnić, czy przypadkiem podsądny właśnie w tej kwestii nie kłamie, gdy do wszystkiego innego dobrowolnie i szczerze się przyznał. Wreszcie niektórzy, zwłaszcza rekrutujący się spośród psychologów, Dopuścili możliwość, że może rzeczywiście nie zaglądnął do sakiewki, a więc nie wiedział, co w niej było. I nie znając jej zawartości, ukrył sakiewkę pod kamieniem. Natychmiast też wyciągnęli z tego wniosek, że samo przestępstwo musiało zostać popełnione w chwilowym zamroczeniu umysłowym, albo raczej w przystępie chorobliwej monomanii, przymuszającej do morderstwa i grabieży bez dalszych zamiarów i kalkulacji na korzyści materialne. Przy sposobności mówiąc, jakby na zamówienie. Pomocną się stała owa najnowsza, modna teoria chwilowego zamroczenia umysłowego, którą jakże często w naszych czasach próbuje się chronić niektórych przestępców. W dodatku, liczni świadkowie, doktor Zosimow, dawni koledzy, gospodyni oraz służąca, zaświadczyli, że u raskolnikowa od jakiegoś czasu można było zaobserwować stany hipochondryczne. Wszystko to walnie przyczyniło się do wyciągnięcia konkluzji, że nie jest on typem pospolitego mordercy, zwykłego łupieszcy czy złodzieja, lecz ma się w jego przypadku do czynienia z zupełnie innym problemem. Ku największej irytacji zwolenników tej tezy sam przestępca prawie nie próbował się bronić. Na końcowe pytania, co mianowicie skłoniło go do popełnienia morderstwa oraz co pobudziło do dokonania grabieży. Odpowiedział wyraźnie, brutalnie, a wręcz obcesowo, że przyczyną wszystkiego była jego pożałowania godna sytuacja materialna, jego ubóstwo i nieporadność życiowa. Nadzieja znalezienia u zamordowanej co najmniej trzech tysięcy rubli, które pomogłyby mu w postawieniu pierwszych kroków na drodze jego przyszłej kariery. Zdecydował się zaś popełnić morderstwo tylko dlatego, że jest człowiekiem o lekkomyślnym. I małodusznym charakterze, a nadto był rozjątrzony całkowitą utratą podstaw egzystencji oraz niepowodzeniami, na pytanie, co właściwie skłoniło go, by przyznać się do winy. Ostentacyjnie oznajmił, że czysto serdeczna skrucha. Było w tym jednak coś niepokornego. Wyrok był łaskawszy niż można było oczekiwać, wnosząc z wagi popełnionego przestępstwa i może był taki właśnie tylko dlatego, że złoczyńca nie tylko nie próbował się usprawiedliwiać, ale usiłował jak najbardziej się obciążyć. Wszelkie dziwne i szczególne okoliczności sprawy zostały wzięte pod uwagę. Nie ulegało kwestii, że złoczyńca przed popełnieniem przestępstwa znajdował się w stanie chorobowym oraz w skrajnej nędzy. Fakt, że zagrabiona cudza własność nie posłużyła mu do polepszenia sytuacji życiowej, wyjaśniono częściowo budzącymi się wyrzutami sumienia, a częściowo niezupełnie normalnym stanem władz umysłowych podczas dokonywania przestępstwa. Jako przykładem, przemawiającym za tym ostatnim domniemaniem, posłużono się niezamierzonym zabójstwem Lizawiety. Człowiek dokonuje dwóch morderstw, a równocześnie zapomina, że nie zamknął drzwi. Wreszcie dobrowolne stawienie się na policji z wyznaniem winy. W chwili, gdy sprawa niezwykle się zagmatwała z powodu kłamliwego samooskarżenia się w celu ekspiacji przez staroobrzędowca Mikołaja, ogarniętego depresją myśli, a ponadto trzeba dodać, że przeciw rzeczywistemu sprawcy nie tylko nie było żadnych dowodów, ale nawet poszlak, a więc był poza wszelkimi podejrzeniami. Porfiry Pietrowicz w pełni wywiązał się z danego słowa. Wszystko to w rezultacie wpłynęło na złagodzenie losu obwinionego. Zupełnie niespodziewanie ujawnione zostały okoliczności stawiające podsądnego w bardzo korzystnym świetle. Byłemu studentowi razu Michinowi udało się gdzieś tam dotrzeć do informacji i przedstawić na jej prawdziwość dowody, że podsądny Raskolnikow. W trakcie pobierania nauk na uniwersytecie ze swoich skromnych środków wspomagał kolegę uniwersyteckiego, suchotnika, niemal go utrzymując przez całe pół roku. Gdy zaś kolega ten umarł, zajął się jego schorowanym ojcem. Kolega ów od trzynastego roku życia, pracą własnych rąk, zarabiał na utrzymanie ojca. Wreszcie umieścił starca w szpitalu, a gdy ten umarł, sprawił mu pogrzeb. Informacje te niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na decyzję w sprawie dalszych losów raskolnikowa. Była jego gospodyni, wdowa Zarnicyna, matka zmarłej narzeczonej raskolnikowa, zeznała, że gdy mieszkali jeszcze gdzie indziej, nie opodal pięciu węgłów, raskolnikow podczas pożaru w nocy uratował dwójkę dzieciaków z mieszkania, które prawie już spłonęło, sam przy tym doznając poparzeń. Fakt ten został skrupulatnie przebadany i w sposób wystarczający potwierdzony zeznaniami wielu świadków. Jednym słowem, skończyło się tym, że przestępce zasądzono na roboty katorżnicze stopnia drugiego, a więc tylko na okres ośmiu lat pracy przymusowej mając na względzie dobrowolne jego przyznanie się do winy oraz pewne okoliczności łagodzące. Matka Raskolnikowa rozchorowała się już na początku procesu. Dunia i Razumisin uznali, że najwłaściwiej będzie wywieźć ją z Petersburga na czas rozpraw. Razumisin wybrał miasto położone przy linii Kolei żelaznej, w niewielkiej odległości od Petersburga, by mógł jak najczęściej tam dojeżdżać i widywać się z Eudoksją Romanowną. W Petersburgu zaś przebywał w czasie naznaczonym na rozprawy sądowe, które regularnie śledził. Choroba, na jaką zapadła Pulcheria Aleksandrowna, była jakaś dziwna najwyraźniej powstała na tle nerwowym i znamionowało ją swoistego rodzaju zmącenie władz umysłowych, jeśli nie całkowite, to w każdym razie częściowe. Dunia po powrocie ze swojego ostatniego spotkania z bratem zastała matkę całkowicie zbolałą, z wysoką temperaturą i majaczącą. Tego samego jeszcze wieczoru umówiła się z Michinem, co mianowicie powiedzą matce, jeśli zacznie pytać o rodię, a nawet... Wymyślili dla uspokojenia matki całą historyjkę o wyjeździe Raskolnikowa gdzieś daleko, na krańce Rosji, w pewnej misji państwowej, dzięki której zyska pieniądze i sławy. Zdumiało ich jednak, że ani wtedy ani później Pulcheria Aleksandrowna w ogóle o niego nie wypytywała. Przeciwnie, okazało się, że stworzyła sobie własną historyjkę, dotyczącą niespodziewanego wyjazdu syna, ze łzami w oczach opowiadała o tym, jak. Przyszedł na niej pożegnać się, napomykając, dawała przy tym do zrozumienia, że jej jednej tylko znane są ważne i tajemnicze okoliczności tego wyjazdu. A ponieważ Rodia ma wielu bardzo wpływowych wrogów, musi więc do czasu nawet się ukrywać. Co się zaś tyczy jego przyszłej kariery, to nie wątpi, że będzie ona równie niekwestionowana, co wspaniała, muszą jednak przeminąć pewne niesprzyjające okoliczności. Przekonywała Misina, że syn z czasem stanie się wielkiej rangi działaczem państwowym, czego najlepszym dowodem jest jego artykuł i niezrównany talent literacki. Z artykułem tym prawie się nie rozstawała. Nieustannie go czytała niekiedy nawet na głos. Niemal z nim spała, ale nie wypytywała, gdzie teraz jest rodia. Jakkolwiek już samo to, że unikano z nią rozmów na jego temat, powinno zdawać się jej podejrzane. W końcu owo. Nieporuszanie przez Pulcherię Aleksandrownę pewnych tematów było tak dziwne, że ich to zaniepokoiło. Nie uskarżała się na przykład na brak listów od niego, gdy przedtem, kiedy mieszkały w tej swojej mieścinie, cały czas żyła tylko nadzieją i wyczekiwaniem, że lada dzień dostanie list od ukochanego Rodli. Ta ostatnia okoliczność była do tego stopnia niezrozumiała, że Dunia poważnie zaczęła się martwić o matkę. Zdawało jej się, że matka, być może, przeczuwa, że los gotuje jej synowi coś strasznego i boi się wypytywać, co to takiego, aby nie dowiedzieć się najgorszego. W każdym razie Dunia wyraźnie widziała, że umysł matki budził poważny niepokój. Dwukrotnie zresztą się zdarzyło, że sama Pulcheria Aleksandrowna tak pokierowała rozmową, że nie sposób było, odpowiadając na zadawane przez nią pytania nie wzmiankować o tym, gdzie teraz znajduje się Rodia, gdy siłą rzeczy wyjaśnienia były niezadowalające i zdawały się być niejasne, matka nagle stawała się niezwykle smutna, ponura, milcząca. Stan zaś owego przygnębienia utrzymywał się zazwyczaj bardzo długo. Dunia doszła w końcu do wniosku, że trudno ustawicznie kłamać i fantazjować. Postanowiła więc ostatecznie, że w wiadomej sprawie najlepsze będzie milczenie, ale coraz bardziej i bardziej stawało się jasne, a wręcz oczywiste, że nieszczęsna matka podejrzewa najgorsze. Nawiasem mówiąc, Duni przypomniały się słowa brata, że matka wsłuchiwała się w oderwane słowa, wyrywające się z jej ust owej nocy, poscyzji ze sfidrzejłowem nocy. Poprzedzającej ten ostatni feralny dzień, czyżby wtedy coś z tego majaczenia zrozumiała? Częstokroć niekiedy po kilku dniach, ale czasem i wielu tygodniach takiego ponurego, uporczywego milczenia i cichego wylewania łez, chora wpadała w jakiś histeryczny trans i zaczynała nagle głośno, niemal bez wytchnienia, rozprawiać o swoim synu, o nadziejach, jakie w nim pokłada, o jego przyszłości. To jej fantazjowanie było niekiedy bardzo dziwne. Pocieszano ją, przytakiwano jej. Całkiem możliwe, że doskonale zdawała sobie sprawę, że jej się przytakuje i pociesza, by ją uspokoić. Lecz mimo wszystko nie przestawała mówić. Po pięciu miesiącach od chwili przyznania się przestępcy do winy, nastąpiło ogłoszenie wyroku. Razumisin chodził do aresztu na widzenia się z nim. Gdy tylko było to możliwe, Sonia również. Wreszcie nastała chwila rozłąki. Dunia przysięgła bratu, że nie rozstają się na wieki. Razu Michin uczynił podobnie. W młodej i gorącej głowie Razu Michina zrodził się i mocno utwierdził niezłomny zamiar, by w ciągu najbliższych trzech, a co najwyżej czterech lat, w miarę możliwości stworzyć sobie takie podstawy egzystencji. Choćby gromadzące nieco gotówki, by następnie przenieść się na Syberię, gdzie grunt do robienia interesów pod każdym względem jest podatniejszy zaś odpowiednich ludzi i kapitałów mało, zamieszkają więc w tej samej miejscowości, w której będzie rodia i. Wszyscy razem zaczną nowe życie, żegnając się, płakali. Razkolnikow w ciągu ostatnich dni bardzo był pochłonięty własnymi myślami. Ciągle wypytywał o matkę, bardzo się o nią martwiąc. To, że wyrażał tak wielką troskę o nią, trwożyło z kolei Dunie. Dowiedziawszy się o chorobliwym nastroju nerwowym, w jakim znajduje się matka, wpadł w przygnębienie. Z Sonią nie wiedzieć dlaczego, w owym czasie prawie nie rozmawiał. Ona zaś, dzięki pieniądzom, jakie zostawił jej z Gajłow, była już całkowicie wyekwipowana, by móc ruszyć wraz z partią aresztantów, z którą zostanie odprawiony. Choć ani słowo na ten temat nie padło, zarówno z jej ust, jak też z ust Raskolnikowa oboje wiedzieli, że tak się stanie. Podczas pożegnania na płomienne zapewnienia siostry i Razumichina o ich wspólnej, szczęśliwej przyszłości po odbyciu przez niego katorgi dziwnie się tylko uśmiechał, ale rzekł również, że matka nie wyjdzie już z choroby i w każdej chwili trzeba się liczyć z nieszczęściem. W końcu on i Sonia ruszyli w drogę. Dwa miesiące później Dunieczka wyszła za mąż zarazu Michina. Ślub był cichy i smutny. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Porfiry Pietrowicz i Zosimow. Razumichin od jakiegoś czasu był pełen energii, która wskazywała, iż chce on coś osiągnąć w życiu. Dunia bezgranicznie wierzyła, że uda mu się zrealizować wszystkie zamierzenia. Zresztą, jakżeż mogła nie wierzyć? Był przecież człowiekiem o żelaznej woli. Nawiasem mówiąc znowu zaczął uczęszczać na wykłady, by skończyć uniwersytet. Bez przerwy oboje snuli plany na przyszłość. Oboje też nieugięcie wierzyli, że za pięć lat, to już na pewno zamieszkają na Syberii. Do tej pory całą swoją nadzieję pokładali w soni. Pulheria Aleksandrowna z radością pobłogosławiła związek Duni z Razumichinem. Jednakże po ślubie stała się jakby jeszcze bardziej smutna i zatroskana. Pragnąc zrobić jej przyjemność, razumichin opowiedział jej o owym wspieranym przez Rodię studencie i jego zniedołężałym ojcu, jak również o tym, jak Rodia w zeszłym roku uratował od niechybnej śmierci w płomieniach dwójkę małych dzieci i nawet się poparzył, co zresztą później odchorował. Obie te wiadomości tak bardzo poruszyły słabujący rozum pól Aleksandrowny, że wpadła wręcz w euforię. Nieustannie tylko o tym mówiła, wszczynała rozmowy nawet na ulicach. Chociaż Dunia zawsze jej towarzyszyła: w omnibusach, przy straganach, gdzie tylko udało się jej złapać jakiegoś słuchacza, natychmiast zaczynała opowiadać mu o swoim synu, o jego artykule, o tym jak wspomagał studenta, jak poparzył się podczas pożaru i różnych innych rzeczach. Dunia nie wiedziała, jak ją od tego powstrzymać. Pomijając, jak niebezpieczne dla zdrowia były takie stany euforycznego napięcia nerwowego, istniała jeszcze obawa, że ktoś może skojarzyć sobie nazwisko Raskolnikowa z niedawnym procesem i zacząć o tym mówić. Pulheria Aleksandrowna odszukała nawet w jakiś sposób adres matki dzieciaków uratowanych z pożaru i chciała koniecznie pójść do niej z wizytą. Wreszcie napięcie jej nerwów wzrosło do granic ostatecznych. Bywało że nagle, bez żadnego powodu, zaczynała płakać, kiedy indziej znów niespodziewanie dostawała wysokiej gorączki i mówiła bez sensu. Pewnego dnia o poranku oświadczyła, że wedle jej rachuby niebawem przyjedzie Rodia, albowiem doskonale pamięta jak na pożegnanie powiedział jej, że należy go oczekiwać dokładnie po dziesięciu miesiącach. Zaczęła więc robić porządki i przygotowywać mieszkanie na jego przyjazd. Urządziła generalne sprzątanie pokoju, który wyznaczyła dla niego. Był to pokój zamieszkany przez nią samą. Odświeżyła meble, wyszorowała podłogi i zawiesiła nowe firanki. Dunia była zaniepokojona, nic nie mówiła, a nawet pomagała jej w przygotowaniu pokoju na przyjazd brata. Po dniu wypełnionym nerwową krzątaniną, nieustannym fantazjowaniem, na przemian łzami i radosnymi marzeniami. W nocy zachorowała i na tramnym leżała już nieprzytomna. Gorączkę miała bardzo wysoką. Po dwóch tygodniach zmarła. W malignie wyrywały się z jej ust słowa, na których podstawie można było wywnioskować, że o straszliwej doli swojego syna wiedziała znacznie więcej niż przypuszczano. Raskolnikowa przez dłuższy czas nie powiadamiano o śmierci matki, chociaż Korespondencja z Petersburgiem nawiązana została dosłownie od pierwszej chwili, w której osiadł na Syberii. Zawdzięczać to należy Soni, która skrupulatnie, co miesiąc wysyłała list do Petersburga na adres Razumichina i równie skrupulatnie otrzymywała co miesiąc stamtąd odpowiedź. Listy Soni początkowo wydawały się Duni i Razumichinowi oschłe, jakby niepełne. Potem jednak doszli oni do przekonania, że lepiej opisać wszystkiego już nie można było, gdyż z tych listów wyłania się w rezultacie pełne i dokładne wyobrażenie losu ich nieszczęsnego brata. Listy Soni to była relacja, której celem było pokazanie najzwyklejszej codziennej rzeczywistości. Najprostszym i zrozumiałym językiem przedstawiała więc najdrobniejsze szczegóły życia Raskolnikowa na Katordze – nie było tam żadnych wzmianek o nadziejach, jakie żywi, jakiegoś snucia planów na przyszłość, czy też opisów jego własnych odczuć. Zamiast prób wyjaśnienia jego duchowego nastroju, czy też w ogóle całego jego życia wewnętrznego, podawała wyłącznie fakty, to znaczy przytaczała, co do niej konkretnie mówił. Podawała szczegółowe informacje o stanie jego zdrowia, Jakie życzenia wyrażał podczas takiego czy innego widzenia, o co ją prosił, co jej zlecał itd. Wszystkie te wiadomości komunikowała z niezwykłą skrupulatnością. W końcu wizerunek nieszczęsnego brata, jaki sam przez się wyłonił się z jej listów, był wierny i wyrazisty. Nie mogło być mowy o jakimkolwiek zafałszowaniu, albowiem podstawą jego były niepodważalne fakty. Jednakże ani Duni, ani jej męża wiadomości zawarte w listach nie napawały zbytnim optymizmem, szczególnie na początku. Sonia nieustannie powiadamiała ich, że stale chodzi ponury, prawie nic nie mówi i obojętnie przyjmuje informacje, jakie ona przekazuje mu podczas każdego widzenia, czerpiąc je z otrzymywanych listów. Niekiedy pytał jedynie o matkę, kiedy jednak Zobaczywszy, że niemal odgadł już prawdę, powiadomiła go w końcu o jej śmierci. Ku swojemu zdziwieniu zobaczyła, że nie wywarło to na nim większego wrażenia, w każdym razie tak się jej wydawało, sądząc po jego zewnętrznych odruchach. Zakomunikowała im też między innymi, że chociaż jak się zdaje, zagłębił się i pogrążył w sobie, od wszystkich jakby się odcinając. To jednak do swojego nowego życia odnosi się prosto i naturalnie, że dokładnie zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji w najbliższym czasie, nie oczekuje jej polepszenia, nie łudzi się też żadnymi nadziejami co tak było dla niego charakterystyczne. I niczemu prawie się nie dziwi, jeśli chodzi o miejsce, w jakim się znalazł. Jakże różniące się od wszystkich tych miejsc, w jakich dotąd przebywał. Donosiła również, że stan jego zdrowia jest zadowalający. Chodzi na roboty, od których się nie uchyla, a wręcz się o nie naprasza na to, czym go tu karmią, nie zwraca prawie uwagi, chociaż jedzenie poza niedzielami i świętami. Jest tu tak bardzo podłe, że w końcu, choć niechętnie, wziął od niej soni, trochę pieniędzy, by móc opłacać sobie codzienną porcję herbaty. Co się tyczy wszystkiego innego, to prosił, by się o niego nie kłopotała, gdyż taka troska tylko go irytuje. Dalej Sonia zakomunikowała, że w ostrogu przebywa we wspólnym baraku ze wszystkimi. Wnętrza baraku nie widziała, lecz sądzi, że jest ono ciasne, obskurne i niezdrowe, że śpi on na pryczy, podścielając pod siebie Wojłok przy czym o niczym innym nie chce nawet słyszeć, ale to, że tryb jego życia jest tak marny i nędzny, nie wynika wcale z jakiegoś z góry powziętego planu czy zamiaru, lecz po prostu z nieprzywiązania do pewnych rzeczy wagi i całkowitego zobojętnienia na to, co się z nim dzieje. Sonia wprost napisała, że szczególnie na początku nie tylko nie cieszył się, Widzeniami z nią, lecz wręcz gniewały go one. Był nierozmowny i nawet opryskliwy wobec niej. Jednakże później przyzwyczaił się do tych odwiedzin, które stały się dlań do tego stopnia nieodzowną potrzebą, że bardzo mu ich brakowało. Gdy zdarzyło się, że nie mogła do niego przyjść, albowiem zachorowała. Widzenia odbywały się w dni świąteczne przed bramą Ostrogu, lub w Kordegardzie, dokąd przyprowadzano go na kilka minut w dni powszednie, które spędzał na robotach obowiązkowych, zachodziła do niego odwiedzając go czy to w warsztatach albo cegielniach, czy też w drewutniach, w których pracowali, nad brzegiem Irtysza. Jeśli chodzi o nią, to Sonia napisała im, że udało jej się nawiązać w mieście pewne znajomości, a nawet wyrobić sobie niejakie fory. Zajmuje się tutaj szyciem, a ponieważ w mieście prawie nie ma krawcowych, w wielu domach stała się osobą wręcz niezbędną. Nie wspomniała jedynie, że dzięki jej wstawiennictwu Raskolnikow cieszył się względami władz Ostrogu, że wyznaczono go do lżejszych robót i korzystał z pełnych przywilejów. Wreszcie przyszła od niej wiadomość. Dunia zwróciła nawet uwagę, że w ostatnich jej listach pobrzmiewały wręcz nutki niepokoju że stroni on od wszystkich, że katorżnicy, osadzeni w ostrogu, traktują go wrogo, że całymi dniami milczy i staje się coraz bledszy. Nagle w ostatnim liście Sonia napisała, że poważnie się rozchorował i został umieszczony w szpitalu, na oddziale dla aresztantów.